Zapraszamy. Proszę Państwa, to jest księżyca polska, chyba większość Państwa wie, to jest firma księgarska. I to jest wspaniałego, że jeden ze sponsorów naszych nagród jest właśnie firma księgarska, kierowana przez tą drobną osobę. Marianna, cóż, Państwo piszą piękne książki, wydają, a my tylko próbujemy je sprzedać. Dziękuję za obecność i za wsparcie, i to nie po raz pierwszy. A proszę Państwa, książką roku jest również książka Za żelazną kurtyną Anny Applebaum w przekładzie Barbary Radomskiej i wydawca Agora i Świat Książki. Zapraszamy tutaj na scenę. Autorka niestety jest w Stanach Zjednoczonych, jak nas poinformowała, ale zapraszamy przedstawicielki, jak widzę, obu wydawców. Prosimy bardzo. Prosimy bardzo na środek. Czy ja mogę zacząć od tego sprostowania? Prosimy bardzo. Znakomitą tłumaczką książki Anny Applebaum jest pani Barbara Gadomska. Bardzo przepraszamy. Dobra, prosimy bardzo tutaj na środek. Przepraszam, nie mogę. Pani dyrektor, proszę pierwsza, za mogę. Pani dyrektor, Maria Klimat. Tam się jest depo. Szanowni Państwo, ja w imieniu wydawnictwa Agora bardzo dziękuję przede wszystkim jury za wyróżnienie. To nasza pierwsza nagroda w tej kategorii. Ale największe uznanie i podziękowania należą się przede wszystkim wydawnictwu książki za wdrażanie z zaufaniem. To małżeństwo okazało się dość skutecznym i bardzo dobrym małżeństwem. Tutaj było troszkę dzisiaj już pomowę. I dziękujemy za to zaufanie i myślę, że tak naprawdę cały wkład i to, jak wygląda ta książka, autorki nie trzeba przedstawiać, należy się naprawdę wydawnictwu Świat Książki. Dziękuję serdecznie. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować Agorze, która była naszym partnerem medialnym i wydawniczym, ale przede wszystkim zespołowi, który pracował nad książką, szczególnie znakomitej tłumaczce, pani Barbarze Gadomskiej, dzięki której ta książka jest nie tylko przyswojona polskiemu czytelnikowi, ale w tak znakomity sposób, tak rzetelny. No i dziękuję również zespołowi, który nad nią pracował. Na sali siedzi redaktor Jędryczko, pan redaktor, przepraszam, że zaglądam, pan redaktor Wojciech Górnaś, który pracował również nad tą książką. Całemu zespołowi, wszystkim, którzy życzliwie patrzą na naszą próbę powrotu do wydawniczego świata. Bardzo serdecznie dziękuję za nagrodę.